Siema, dzisiaj dostałem paczkę od użytkownika Loczek 2.0 ileś, nie pamiętam dokładnie. Paczka przyszła po 3 dniach bodajże, no to naprawdę szybko. Wcześniejsza doszła po jednym dniu, z tym, że mieliśmy pewne problemy dotyczące Poczty Polskiej, które polegały na tym, że paczka została uszkodzona, raczej zawartość paczki. Z tego incydentu można zauważyć większy napis nie rzucać. Dobra, z Loczkiem wymieniałem się na kółka bodajże, za kółka plus bariera. Dostałem od niego taką niespodzianeczkę, ale o niej to może kiedy indziej. Tutaj będziemy mieli do czynienia z barierem z nowej formy, czyli tym niższym. Tylko trzeba teraz o. Dobra, zobaczymy co tam wyszło. Widać, że jest zapakowany w dużą kopertę bąbelkową, dobrze odklejona. Myślę, że tutaj się nie powinno nic stać w owej paczce. Można zauważyć dużo gazet. O, i jest barier w gazetach. Ale najpierw wyciągnijmy może te papiery. No jest tego chuj trochę więcej. Widzę, że chłopak dba o to, żeby jego przeszkody nie podległy uszkodzeniu, jak było to przed przedtem. No wtedy nie zawiodłem się na nim, bo dogadaliśmy się, że zrobi nowego i wyślę, więc jeżeli wam się stanie takie coś typu zniszczenie paczki przez Pocztę Polską, to możecie śmiało do niego pisać, wtedy zanim się z nim dogadacie, bo naprawdę kontakt jest z nim elegancki. Dobra. Będę trochę pierdolenia z otworzeniem tego, podejrzewam. Się raczej nie będę mówił. Taśmy tutaj jest bardzo dużo. Na pewno nam się nie poruszy tutaj nic. Jeżeli jakaś mądra pani na poczcie by to pierdolnęła, też podejrzewam, że nie byłoby większych kłopotów. Dobra, taśma rozsunięta, o, widzimy białego bariera już tutaj, wyjęty jest folię bąbelkową, która na pewno w jakimś stopniu pomoże to bezpieczeństwo jego zachować, no tylko jak to teraz otworzyć, tutaj mam problem, dobra, taśma. Na pewno jeżeli macie zajawę, to będziecie się nieźle wkurzać, bo otwiera się to wicie. To właśnie biała wersja, nowe wydanie bodajże, z tego co zostałem poinformowany. Sąsiad już napierdala te chniawe. Więc tu przyjemnie nam trochę unboxing. Dobra. Tutaj teraz, żeby nie uszkodzić, trzeba dziobnąć. Widzę, że wymiary będą na pewno pasowały. To jest kwestia, podejrzewam, do gadania, bo chyba ma jeszcze tam tą starą formę, więc jeżeli. Ale nie jestem pewien, więc nie sugerujcie się dokładnie tym, co mówię, tylko najpierw zakomunikujcie to Loczkowi, to nie wiem, dzwońcie, nie zadzwońcie, bo nie podam numeru. Napiszcie na gadu gadu. Jeżeli jest, to odpisuję, a jest dość często.
Więc tu nie widzę problemu. W poprzedniej przesyłce dostałem dużo wlepek od niego, właśnie z firmy, ale tutaj już mówiłem, żeby mnie dorzucać, bo to nie mogłem się dostać. Dobra, mamy barierę. Co o nim więcej powiedzieć? Ludzki, to tyle. Jakby to wieczór powiedział. Tutaj łuszczenie farby, ale to wiadomo, farba zejdzie tak samo jak schodzi, tak się kruszy wszystko, no to nie jest drewno, które jest wytrzymałe, jak nie wytrzymałe, no nie jest podatne na uszkodzenia. Tutaj jest równo pod spodem, z tym, że drobne problemy z biurkiem. Wszystko jest gładziutkie. Może zaprezentuję tutaj. Nie ma problemu ze ślizganiem. Będę wam tu umiejętności pokazywał. No co by tu więcej powiedzieć? Jest dobrze wyszlifowany, nie ma żadnych krawędzi takich ostrych. Wszystko jest zrobione solidnie. Z tego co tutaj widzę, jeszcze napiszę wam po paru dniach śmigania. No myślę, że nie byłby łatwy do uszkodzenia. Więc nie ma co się obawiać o przesyłkę. Tutaj zobaczcie sobie go z profilu, jeszcze potem zrobię zdjęcie, jeżeli byście chcieli, bo raczej filmik z komórki nie będzie w pełni odwzorowywał jego rzeczywistych wymiarów bądź kształtów. Ale niestety nie mam dostępu do czegoś lepszego, więc musicie zadowolić się tym czymś. Zaraz podam wam tu wymiary. Tylko znajdę moją magiczną linijkę, albo nie znajdę i nie podam wam wymiarów. Dobra, długość jest 10. No długość około 17 cm. 0, powiem dokładnie, żebym się nie pomylił. 17-18 cm długości. Wysokość to 7 cm. No i jestem zadowolony, tak na koniec powiedziawszy, bo wymiana udana. Przesyłki akurat od tego człowieka, od Maćka, dochodzą ekspresowo, bo na drugi dzień. To też mnie bardzo zdziwiło, bo na zajutrz były święta, a jeszcze zdążyłem się nacieszyć moim barwerem. Ogólnie jeszcze wam go tu tak pokażę. Dobra, to by było na tyle. Dziękuję. No i oceniajcie tam w komentarzach. Piona.